Witamy wszystkich hodowców, hodowczynie na naszym czwartym locie, który jest na żywo. Także lot mamy z miejscowości Legnica, 270 km. Można powiedzieć, pogoda jest idealna, aż przepiękna. Słoneczko świeci, razi i powiem tak szczerze, no lot będzie pewnie nie jakiś taki łatwy, bo można powiedzieć, że jest tak lekko nawet pod wiatr. Tu jeszcze u nas troszkę na trasie wypychający, ale praktycznie znikomy wiatrzyk, także lot będzie ciężki, wymagający, myślę. No zobaczymy, no trzy loty kapitalne. Można powiedzieć, w tamtym tygodniu troszeczkę nam gdzieś tam deszczyk, taka mrzawka na końcówce troszeczkę te gołębie rozgoniła, ale nie ma co narzekać. Jak to się mówi, 18 pierwszych było na oddział, grupa siadła pierwsza gołębie, no i później już leciało. Także zobaczymy, będziemy oglądać, będziemy patrzeć, za chwilę może coś się pokaże. Zobaczymy, czy coś się uczymy w grupie, czy nie. Będziemy patrzeć, także dobry lot. Chodź. Tu zawaliłem czternastką. Jednego zawaliłem, ale cóż. 10 jest, no ciężko. Ale to było wiadomo, że będzie wymagający lot. Teraz szły z kierunku, widzisz? Ja mówiłem, że nie będzie, ale popatrz ile i jaką szybkością od libiąża, nie? Cześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chodź, sześć. Chodź. Siedem, osiem. Chodź. Ale jest seria dobra. Widzę po gołębiach, że dobre gołębie są. Chodź. Chodźcie pomalutku. Chodź. 17. W dwie minuty, bo 35 i 37. O, ciężki lot. Ale wymęczone. Strasznie. Kurde, nie dałem tej S-a. Chodź. No i masz co? Nie mam teraz 19. Siadło 10 na roz, później siadło 7 i teraz dobiły 2. Chodź. No to patrzcie na razie. Jeden? Chyba więcej. Albo... Chyba 20, nie wiem nawet. 22, ale wymęczone, ja pierdyle. Strasznie są wyrąbane jak. Jeszcze jeden S, żeby mi siadł. No jak tam, Mariusz? Zero. Nie ma? U mnie jest coś 25, 26, więcej. O, teraz jest ponad 30. To ponad 30 jest. No, seria jest najważniejsza na 31. No. To jest to, no ale zbuliłem dwa takie gołębie, że głowa boli, no ale dwa, żebym niepotrzebnie wycofał, no ale cóż. Ciężki lot, strasznie ciężki. GMP jest zamknięte, dobrze jest. Chodź. Chodź szybciutko, chodź. 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 No jak tam, Tadziu? Masz co? Nie mogę jeszcze, a
No są, 35 już były. 35, a teraz mam ich 45. No ale ciężkie, ale są wyrąbane jak stodoła. Te pierwsze są na pewno uderzenie niesamowite, bo jak w Libiąży były 28, a to jest 10 minut, 13 minut między nimi, nie? No one były po 5 chyba. A one były po 7 minutach, nie? No. To wyprzedzenie miało niesamowite. Są dwa obce. No jak tam? A trzy mam. Trzy dopiero? No, a ty? O nie wiem, 70, 60, 40. No 10 siadło, ale w tym serii nie było do oddziału. Ale w tej chwili mam kolego 62, 63. No tyle jest. Nie wiem, Mariusz nie miał, Staszek nie miał, Tadek nie miał, ale to było... To było chwilę temu. Poczekaj, dwa teraz są, trzy, no 65 jest. No hej, a ojciec? Oj... Ale tragedia. Chodźcie, 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 chodźcie. 29.00. Zdzisiu przyszedł teraz. Zdzisiu. Chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie, 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 chodź. 60 chyba 6. No chłopaki mają dopiero po porę gołębi. Który to był tam przy... Pieszała, drugi w oddziele, nie? Chodź, 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 chodź. Ale tak powinny wyglądać loty na młode. Gołębie powinny przychodzić, wiesz, grupkami rozerwanej. Wody, chyba. Wody, wody. Łukasz, weź, że tam nalejcie mu wody tam gdzieś. Przynieś wiaderko od stajni, nalejcie mu. Niech się chłopak napije, bo biedak jest. Szkoda gołębia. To nom się w cieniu chce pić, a co dopiero on. Strasznie ciężko. Niesamowicie. O który dostałeś? 6 teraz już są. A o który były? 44 mieliśmy pierwszego. Mhm. I później przerwa czy szły? Przerwa, no i teraz dopiero się zaczęło. Powiem ci, że ciężko strasznie. Ja widzę, że u mnie jest 60, 70 jest. Jezus Maria. No 70 gołębi jest. A ja by było 370 dziś? No. A za tydzień mamy tyle, 360 chyba coś. Ale już będzie chłodniej. No daj Boże. Jest następny, patrz. Chodź, 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 chodź. Jak z 500-ki lecą. Jak z 500-ty. Chodź, 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 co on, załamany? Nie, no bo nie dzwoni, ile tego ma? Wiesz co, z Karolem teraz gadam. Nie wiem, czy lat chciałbyś tak. No to dobrze mu, to mówię, że będzie miał serię dobrze. No, a jeżeli ma nie? No nie dziwię się, bo tu chłopaki też mają. Mariusz miał dopiero 8, Pieszajew chyba za 6, 7, no ciężko. Nie no, wiesz, u mnie już jest po locie, ale konkurencja jest dramat. No to widzisz, wymoczę 4 godziny, bo lecą 250 km, a nasze, no nasze 270 pokonały to w 3 godziny 3,5, 3,35. No ale ja mam 71 gołębi ze 100. Tu Staszek ma coś 13, 14 czy 15, Fabi, na tak to chłopaki nikt nie przekroczył dychy. 10 siadło ich naraz, za 2 minuty, w 2 minutach ich było nie wiem ile. 17 czy 19 także. No ciężko, ciężko, ciężki lot, no hej. Ja mam 70 ponad gołębi, 73, 4, 3, no. No 35 były pierwsze, 35, no i do, tam w 2 minuty tam chyba ich było, nie wiem, 17 czy 19, już nie pamiętam dokładnie, coś takiego i teraz wiesz co, no i lecą, no ale chłopaki mają słabo, strasznie.
No, kichę mają taką, że ja żebym miał 60 pin, no to pieszała miał 5. Staszek miał, teraz jak on dzwonił, no to do 11 miał chyba 14. Nie, 8 mam na 31, to dopiero mam 44 mam. 44 mam, dobrze mówię? Dobrze, na 27 mam 8. Teraz 75. Chodź. No chłopaki ci mówię, jak rządzenie do Markusia, no to słabo. Tadek jeszcze nie miał gołębi, no, załamany był. No. Chodźcie. No ale ja widzę po gołębiach u siebie co jest, wiesz? 10 teraz 7, no hej. 77. 78. Chodź. 78, no dobrze jest. Będzie za chwilę 80%. Ale wymagający lot. Takie powinny być loty. Idę po zeszłym. Ten co ostatnio był pierwszy, ciemny, co był bity, to teraz jest 12 bity. Wczoraj ty pierwszy w grupie drugi przed. Skurczybyk. Już czwarty raz, a jemu typa nie dał, nie? Idą dwa następne. Chodź. To będzie 80. Chodź. Chodź szybciutko, chodź. Dziewiątka, to on był już z pierwszego lotu pierwszy na oddział. To jest syn Sotora i 2791 samicy. 150 od Andrzeja. Siostra, 3351 córka, 403 syn. To jest drapa razy córka olimpijczyka. To jest ciemna, 97 to jest po drapie. 99 to jest po 750. To jest po siostrze 750, po córce olimpijczyka. Tu jest drugi po kolejne dirku. Tu jest 49, ten co ostatnio był pierwszy. Tu jest 101, 91 to jest córka 5990. Siostra, córka 750, córka olimpijczyka, ciemny, syn 933. Syn 820, córka olimpijczyka. Trzeci jest po 750. Cała trójka w 20. 20, 60. Mówiłem, że ten go przyleci, nie? 51, syn olimpijczyka. No to miała być seria na 22 gołębiu. 20, 66 to jest wnuk olimpijczyka. 21, 40. Setka też mówiłem, że przyleci. 14 drapa też. 20 jest bita, 44. I to jest na 27 gołębiu z 8. Na 27 jest 8, trójka, 12 to jest ten z łomami nogami, 48, 15 to jest po drapie i potem 19 też jest bita, o widzisz przyleciała, 8, 9, 8, 6, 1, no i tak leciały dalej, tu jest 77, 35, a tu jest dopiero 10, 53, 36, 54, 54. No ciężki. Można powiedzieć, w pół godziny jest 80 gołębi, nie? Zresztą widać, można popatrzeć na gołąbka, co przy pojniku siedzi, co przyszedł niedawno z lotu i jak wygląda, nie? Strasznie, strasznie ciężki lot. Ale jak to się mówi, temperatura zrobiła swoje i no i dystans przede wszystkim, nie? Chociaż były wypuszczone w czas rano, nie były trzymane długo. Wypuszczone były o godzinie 7.00. I ten, no i jednak swoje się zrobił dystans, no. Pokażemy pierwsza, co przyleciała, chyba w tamtym gwiemniku jest. Pierwsza, bo druga była. Aha, drugi jest 9, myśmy już go pokazywali na pierwszym filmie. To jest tutaj akurat.
Dziewiątka jest tutaj. O, leży sobie. Leży sobie ten, co przyleciał drugi. Znaczy, no praktycznie można powiedzieć pierwszy, bo to taki. To sobie leży. A to jest też po siostrze 750, nie? A co najlepsze, mocne gołębie. Jest taki gołąb International Cup. Co tam to organizuje? Tam, no nie ja mówię, to u Mazepy to nawet w tym roku 15 na 15, nie? Z siostry, z pobracie 750. I ten, nie no, mocne gołębie są. Ale ciężki lot jeszcze gębie dochodzą. Zobaczymy, co to przyleciało. 20-44, 18, aha. 83. No to jeszcze gołębi brakuje, można powiedzieć, 20. Dokładnie 20, bo 104 poszło, jest 84, nie? Ciężki, wymagający lot, strasznie. Widać, jak idą gołębie do wody, już wypiły całą wodę. Wypiły wszystką wodę, pokażemy to, co jest pierwsze odbite, ale w tamtym gęniku jest. Prezentujemy pierwszego gołąbka, co się dzisiaj akurat odbił. Przyszło, można powiedzieć, 10 na raz. Ta akurat samiczka miała szczęście, pierwsza się odbiła. 3, 6, 7 piór, to jest taki najpóźniejszy młody. Najpóźniejszy młody. Ojcem tej samiczki jest syn mojego takiego asa 965, kapitalne. To widać, że był ciężki lot, bo to są gołębie, co tylko dalekie, ciężkie loty lecą. A najciekawsze, co jest z tego wszystkiego, matką jest jej oryginalna samica od Maćka Szubryta. 6245, w tamtym roku była czwarta w Polsce w wyczynie. I co najciekawsze, są dwie córki z tej samiczki zostawione i dwie są na szpicy, nie, dzisiaj bite. Także można powiedzieć, że lot był wymagający. I to jest taki bardzo późny gołąbek, zabrał się na szpicy i tak to możemy powiedzieć, że najpóźniejszy gołąb był pierwszy bity, nie? Lot był bardzo wymagający, to pewnie pokaże lista i konkurs będzie naprawdę też nie króciutki. No swoje temperatura zrobiła, nie? Także można powiedzieć, jest praktycznie koło 30 stopni temperatura. Tak tutaj siedzi, że się w pale nie mieści. Praktycznie cisza bezwiecznie. Ani listkiem nie ruszy. No i widać było po gołębiach, jak gołębie przylatywały, co się działo, nie? Przewracały się, wodę wypiły praktycznie wszystko już. No to wiesz, jak 5 litrów wody wypiły w ciągu pół godziny, no to sobie pomyśl, co się tam musiało z nimi dziać, nie? Także lot był bardzo wymagający, bardzo ciężki. Można powiedzieć, dla mnie szczęśliwy, no bo swoje odbiłem i można powiedzieć, pewnie będzie 80% w konkursie. Gołębi, no niestety, zdrowotność wyszła cało, jaka była w gołębiach u wszystkich. I dzisiejsza lista pokaże pewnie, co tam miał, z jakimiś problemami się borykał. I no cóż, najważniejsze jest to, że GMP jest domknięte. Ostatni lot trzeci wyszedł, można powiedzieć, na 27. Na 27 gołębiu jest bita ósma samica do GMP. Policzymy punkty. Myślę, że będzie gdzieś pewnie 950, może 1, może 2. Zobaczymy, ile stracę, ale myślę, że ta szpica jest na pewno w tym dzisiaj też znowu taka będzie moja, znaczy pewnie będzie moja pierwsza szpica i bo zresztą wiesz, w zespole kabinowym były gołębie 28-27 się pokazywały, a u nas były za 7 minut, można powiedzieć, a dystans jest 15 minut, między nimi dzieli, no to znaczy się, że jest dobrze, nie? I widzę po chłopakach, że mieli też gołębie późnawo, praktycznie mieli czasowo dobrze, no, że moje były przed czasem. Także dziękujemy za lot wszystkim, którzy oglądali, którzy chcą dalej oglądać, a na pewno jeszcze będzie jeden lot transmitowany. Tak myśmy się z Wiktorem mówili, że pięć lotów wszystkich na młode będzie transmisja. Może się nam uda lot okręgowy, mamy voucher 20 bodajże 5, 430 km. Może jeszcze Wiktora poproszę, może przyjedzie. To już jest taki dystans, naprawdę duży dystans. Zobaczymy, może się lot uda zorganizować. Mamy dobrego lotowego, dobry zarząd okręgu, także
jest w miarę dobrze, może się to wszystko uda sklecić. Także dzięki jeszcze raz za bardzo ciężki i wymagający lot. Za tydzień mamy praktycznie około 90 km dalej. Będzie bardzo ciężki, też leda będzie taka temperatura jak dzisiaj, no to na pewno będzie lot wymagający. Ale takie loty muszą być, bo powiem tak szczerze, selekcja musi być. Jeśli nie będzie takich lotów, to będziemy mieć to, co mamy. Później przychodzą loty i ludzie gubią, narzekają, płaczą. No niestety. Jeszcze raz dzięki i dobry lot.